w imieniu organizatorów, czyli w imieniu pani Basi Oratowskiej, kierownika oddziału martyrologii pod zegarem Muzeum Lubelskiego, w imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, które reprezentuję, także w imieniu gospodarzy tego miejsca, czyli studentów z Klubu Myśli Politycznej Wademekum, a przede wszystkim w imieniu głównego gospodarza, czyli pana profesora Mieczysława Ryby, kierownika Katedry Systemów Politycznych XIX i XX wieku, serdecznie witam na niezwykłym spotkaniu, na spotkaniu szczególnym, myślę, bo spotkaniu, które jest poświęcone odkrywaniu prawdy. Na tym uniwersytecie jest to obowiązek i wołanie największego z Polaków, Jana Pawła II, który prosił Uniwersytecie Służb Prawdzie. Czyli odkrywaj prawdę, ale odkrywaj w tej prawdzie dobro i piękno. To są największe klejnoty, największe skarby, które chrześcijanin ma wydobywać na światło dzienne. W tym ogromnym chaosie, którego doświadczamy, trzeba chwili ciszy, chwili zadumy, by na tę prawdę się otworzyć. Także trzeba wiele możliwości wydobywać w sobie, żeby wypłynąć na głębie. A taką szansę daje film pod tytułem Przyjaciółki. Z największą radością, z ogromną satysfakcją witam osobę niezwykłą, panią Wandę Różycką-Zborowską. Bardzo serdecznie witam. Proszę państwa, jest mi niezwykle miło powitać także na samym początku tego spotkania pana Andrzeja Miskura, dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Bardzo się cieszę z jego obecności, tym bardziej, że ma do nas przesłanie i pozwólcie państwo, że może tym przesłaniem zaczniemy. Bardzo proszę. Wielce Szanowni Państwo, jestem tu dlatego, że chciałem być na tym spotkaniu, ale tak się też złożyło, że pan marszałek województwa Krzysztof Hetman, dowiedziawszy się właśnie o tym, że tu będzie tak szczególne spotkanie, skierował do jego uczestników list, a że sam nie mógł być tutaj osobiście, prosił, bym odczytał. Ten list skierowany na ręce pana Marka Korycińskiego, przewodniczącego Rady Okręgowej Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Lublinie. Szanowny panie przewodniczący, serdecznie dziękuję za zaproszenie na projekcję filmu Przyjaciółki w reżyserii Wandy Różyckiej-Zborowskiej. Niestety ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie mogę w niej uczestniczyć. Przesyłam pozdrowienia i wyrazy szacunku organizatorom oraz gościom. Szczególnie ciepłe słowa kieruję pod adresem autorki filmu. Gratuluję państwu organizacji tego cennego przedsięwzięcia. Wierzę, że film, który dotyka spraw ponadczasowych i uniwersalnych, spotka się z ciepłym przyjęciem publiczności i stanowić będzie ważny głos w dyskusji o wartości, którym warto być wiernym. Życzę wszystkim uczestnikom spotkania niezapomnianych wrażeń, z wyrazami szacunku Krzysztof Hetman. Ja, jeśli mógłbym pozwolić sobie na dwa zdania w swoim imieniu, to chciałem powiedzieć, że tak wiele dobrego można uczynić,
Nawet jeśli nie ma się codziennego dostępu do wszechpotężnych mediów, środowisk tak zwanych opiniotwórczych i pieniędzy, i nawet moja krótka rozmowa przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania z autorką filmu upewniła mnie w tym, że liczy się człowiek. Pani ma pasję, wiedzę i dzięki temu poprzez spotkania z młodym pokoleniem i dobijanie się o tę prawdę można przypomnieć, że dokument jest tą szczególną formą medialną, czyli najbardziej prawdziwą formą pokazywania dziejów wartości. A z kolei historyk, którym też jestem prywatnie, tak jak pan profesor Ryba, jest przykładem tego dobijania się historię na gruncie uczelnianym i medialnym. Jeśli tacy ludzie się ze sobą zejdą i patronuje im prezes Marek Koryciński, to oznacza, że niewielka grupka ludzi może uczynić tak wiele dla prawdy poprzez te środki, ten przekaz i bezpośrednie spotkanie. Dziękuję także, że jest z nami pani kierownik naszego oddziału, naszego Muzeum Lubelskiego pod zegarem, ponieważ to też oznacza, że ta placówka wypełnia swoją misję w sposób dobry, wręcz doskonały. Tak więc kilka instytucji, parę osób może uczynić tak wiele, mimo że dookoła dzieje się tyle różnych rzeczy, jest tyle hałasu i tyle antywartości. Dziękuję bardzo Państwu. Z całego serca dziękuję. O słowo wstępne poproszę pana profesora Mieczysława Rybę. Jednocześnie zapraszam i panią reżyser, i panią Basię do stołu prezydialnego. Dzięki. Zapraszam pana profesora, także panią reżyser. Przygotowane są miejsca. Dziękuję panu prezesowi i dziękuję państwu za przybycie. To słowo wstępu nie będzie dotyczyło bezpośrednio filmu, bo myślę, że z panią reżyser państwo będziecie mogli naprawdę przeprowadzić bardzo ciekawą i pogłębioną rozmowę na ten temat. Ja może to słowo wstępne bym jak gdyby umieścił w kontekście, w jakim się dzisiaj znajdujemy, bo tematyka filmu, jak wiadomo, dotyczy spraw szeroko dyskutowanych dzisiaj na niwie polskiej i nie tylko dzisiaj, pewnych relacji między ludźmi, a zarazem między narodami, między Polakami a Żydami w czasie II wojny światowej. Wiemy, że w tej chwili jest takie zderzenie medialne, zderzenie polityczne też, ale przede wszystkim też kulturowe, bo pamiętajmy, że pewien przekaz książkowy czy przekaz filmowy funkcjonuje w obszarze tak zwanej kultury ze słynnymi publikacjami Jana Tomasza Grossa. I rzeczywiście można by było się skupić ze względu na właśnie tę publikację, nad jakąś debatą konkretną skierowaną właśnie w kierunku tej książki. Ale dobrze, że wydaje mi się, że tego nie czynimy, bo nad pewnymi jednak oczywistościami już większość ludzi w Polsce nie dyskutuje i książka się nie tak sprzedaje. A z panią reżyser, z panią Wandą, rozmawiając tutaj przed tym spotkaniem, mówiliśmy o czymś, co potężnie zagraża polskiej nauce, a zarazem polskiej kulturze, w tym też kulturze rozumianej jako film szeroko rozumiany, również ten film dokumentalny, a mianowicie wszechobecna ideologizacja. To znaczy im więcej ideologii zdefiniowanej gdzieś na płaszczyźnie często partyjnej, ale często nawet niepartyjnej, wkracza w dziedzinę szeroko rozumianej kultury, tym mniej jest prawdy, o której mówił pan prezes Koryciński. Tym mniej jest rozeznania rzeczy, jak one się mają, a tym więcej jest jakichś pragnień typowo, powiedzmy, nakierowanych na zysk. Czy to jest zysk w postaci zebrania jakiegoś poparcia społecznego, czy zysk w postaci konkretnych pieniędzy, gdzie się coś sprzeda lub nie sprzeda, czy też po prostu jakichś tam celów spoza, powiedzmy, zysku takiego czysto materialnego, ale jednak po prostu kiedy ideologia, a więc pewne tezy z góry założone dominują nad tym, co zwiemy rzeczywistością, nigdy to dla kultury nie jest dobrze, nigdy to dla relacji międzyludzkich nie jest dobrze i nigdy nie jest to dobrze dla relacji międzynarodowych.
Tymczasem ten tytuł, który Państwo możecie zaobserwować też na plakatach zapraszających, że przyjaźń nie strach, no to staraliśmy się jak gdyby z tego filmu, który nosi tytuł Przyjaciółki, wyciągnąć to, co było wielokrotnie istotą tych relacji w czasie II wojny światowej, czyli relacja przyjaźni ludzi wywodzących się z różnych narodowości, ale jednak po prostu ludzi, a strach, wiadomo, był jednym z tytułów książek, które się pokazały właśnie na kanwie tych różnych ideologicznych debat. Więc staramy się odideologizować to. Ten film nie powstał na zamówienie kogokolwiek. Ten film też nie powstał na zamówienie nasze. Ten film po prostu jest, no, jak gdyby tutaj przez nas przyjmowany i chcemy go po prostu obejrzeć ze względu, że jest to z jednej strony dzieło dokumentalne, a z drugiej strony, jak każde dzieło tego typu, jest to dzieło sztuki. Jesteśmy bardzo wdzięczni właśnie pani Wandzie Różyckiej-Zborowskiej, że mimo tak zideologizowanego środowiska, w jakim w tej chwili się obracają ludzie w mediach, o czym mówił mój przedmówca, mimo tego, że no powiedzmy wszystko jak gdyby obraca się w tej debacie takiej partyjnej, czy w tej debacie przepychanek różnorakich z góry założonych tez, powstaje coś, co nie jest w tym klimacie. Powstaje coś, co jest z głębi serca po pierwsze tworzone, a po drugie jest dziełem niezwykle ciekawym i niezwykle obrazowo pokazującym jakiś wycinek rzeczywistości, ale wydaje się wycinek ważny i wielokrotnie powielany w różnorakich relacjach. Każdy gdzieś z życia swojego rodzinnego, z opowieści rodzinnych analogiczne sytuacje zna. Jeśli nie rodzinnych, to sąsiedzkich. I wydaje się, że je trzeba pokazywać w sytuacji, kiedy to wszystko wielu stara się zaciemnić, czy też pokazać jeden wielki konflikt, czy też pokazać fałszywy po prostu też obraz historii Polski. Nic tak jak wykład, mając doświadczenie uniwersyteckie, wiem doskonale, że wykład tak nie oddziałuje. Nie ma już tej siły oddziaływania na wyobraźnię co kiedyś. Wydaje się, że ten wykład, który gdzieś tam się pojawia tu i ówdzie i będziemy tę dyskusję kontynuować, bo to nie jest jedyne spotkanie, które tutaj planowaliśmy w tej tematyce, ale właśnie zaczynając obrazem filmowym, pewną debatę na tematy też historyczne, staramy się wpisać no, w coś, co jest elementem dzisiejszej naszej kultury. Po prostu dzisiejsza kultura jest multimedialna, dzisiejsza kultura jest mocno obrazowa, jest mocno filmowa. I bardzo się cieszę, że mogliśmy to uczynić i myślę, że tym bardziej takie spotkanie już nie bynajmniej ze mną, ale właśnie z panią reżyser, bo po projekcji filmu takowe mieć będzie miejsce, tym bardziej ubogaci nas i wydaje mi się, że rozpoczynając jak gdyby ten proces refleksji, zastanawiania się nad tą przeszłością, robimy dobry krok. Bardzo dziękuję pani reżyser, dziękuję panu przewodniczącemu i zapraszam państwa do naszego spotkania. Bardzo dziękuję serdecznie. Poproszę teraz panią Barbarę Ratowską o wprowadzenie krótkie, o przedstawienie także autorki. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, chciałam przybliżyć Państwu sylwetkę, postać Wandy Różyckiej-Zborowskiej. Nie jest to pierwszy przyjazd pani reżyser do Lublina. Jak sama powiedziała, lubi przyjeżdżać tutaj. Tutaj czuć jeszcze patriotyzm. Tutaj są ludzie troszeczkę inni. No i przyjeżdża, bym powiedziała, na zaproszenie także moje, bo spotkałyśmy się przy realizacji Duśki, filmu, który był także prezentowany w Lublinie. Była premiera tutaj lubelska w Chatce Żaka. Dlatego też od tego czasu się bliżej znamy i przyjeżdża na nasze tutaj wspólne obecnie zaproszenie. I także z Lublinem, bym powiedziała, ma miłe wspomnienia, bo dostała tutaj nagrodę. Ale może od początku. Pani Wanda Różycka-Zborowska jest rodowitą poznanianką. Tam też ukończyła szkołę. Jak to rodzice dla każdego z nas chcieliby, żeby zawód był dobry, żeby z tego zawodu się utrzymywać, skończyła, proszę Państwa, Politechnikę Poznańską, Wydział Budownictwa Śródlądowego. No ale dusza artysty, bym powiedziała, to pragnienie jednak, bym powiedziała, innego wykonywania zawodu, bo no myślę, że także to wiązała z tym, że
ten zawód pozwoli jej na utrzymanie. Skończyła w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim Wydział Radia i Telewizji, właśnie otrzymała tytuł magistra. Oczywiście, bym powiedziała, miała wspaniałych wykładowców, zresztą była zdolną studentką i po ukończeniu studiów zaproponowano jej pracę jako pedagog. W tym czasie także realizowała wiele, bym powiedziała, dokumentów, filmów i filmów także fabularnych, pisała scenariusze. Ja może Państwu z osobą, z którą była związana, była asystentką profesora Grzegorza Królkiewicza, prowadziła właśnie na uczelni zajęcia z analizy tekstu, analizu filmu i pracy z aktorem właśnie na kierunku reżyserii filmowo-telewizyjnej. Także bym powiedziała, Poznań, ukochane miasto, tutaj także chciała coś zrobić dla tego miasta i dlatego też podjęła się prowadzić ćwiczenia z analizy filmów w ramach zajęć z cyklu Kino Duchowe w Instytucie Duchowości Karmelitanum w Poznaniu. Od 2001 roku prowadzi cykliczne pokazy filmów właśnie u ojców karmelitów bosych w Poznaniu. Jest to tak zwane kino duchowe. Oczywiście tworząc filmy udzielała się w działalności społecznej. Była wielokrotnie członkiem jury Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie w latach 2002-2005. Jej dorobek artystyczny jest bardzo bogaty. Ja może tak Państwu powiem od początku, troszeczkę pominę i te takie najważniejsze, co pani reżyser mówi, proszę mówić to, co ostatnio zrobiłam, ale wydaje mi się, spotykamy się z panią reżyser, żebyście Państwo mogli bardziej poznać, czym się zajmowała, jakimi tematami, wydaje mi się, że to należy wymienić. Czyli w 1982 Kobieta z węgla, film dokumentalny i tutaj opieka artystyczna Andrzej Jurga. On był pokazywany w naszej telewizji w takim programie, ja go właśnie tam obejrzałam. 83 Nadzieja, fabularna etiuda filmowa. I tutaj pod opieką Kazimierza Kuca. Zresztą jak sama powiedziała, miała to szczęście, że nawet robiąc filmy, które były bardzo dobre, i dokumenty, i fabuły, te filmy jej były odkładane na półkę, bo poruszały bardzo głębokie i kontrowersyjne tematy. No tutaj mamy także, nie tylko reżyserowała, ale pisała wiele scenariuszy filmowych. 86, Cztery pory roku, scenariusz do filmu fabularnego. Tutaj także Powrót syna, scenariusz do filmu fabularnego. I oczywiście jej pracą dyplomową był film Jemioła, 1989 rok. Pełnometrażowy film fabularny. I ten film dostał nagrody, Srebrne Grono na festiwalu Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie 1990 rok. Te festiwale do tej pory się odbywają. I Samowar w 92 w Świebodzinie za najlepszy polski film roku w 1993 roku. Proszę Państwa, i tak dobry film nie wszedł na ekrany kin. Oczywiście także nie omijała pracy w teatrze, wyreżyserowała Królową Śniegu w teatrze w Gorzowie Wielkopolskim. No tutaj W stronę słońca, telewizyjny film dokumentalny, Kamień, telewizyjny film dokumentalny. Więc jak Państwo wymieniając tutaj, rzeczywiście chyba najbardziej pani reżyser sprawdza się w dokumencie, bo tak jak tu mam napisane, rzeczywiście tych dokumentów jest wiele.